Witajcie, nazywam się Radek. W tym podcaście chciałbym Wam opowiedzieć o wpływie technologii i mediów na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne. Jest to temat, który dotyczy nas wszystkich, zwłaszcza młodych ludzi, którzy spędzają wiele czasu w internecie, grając w gry komputerowe, korzystając z mediów społecznościowych, oglądając filmy i seriale, czy zanurzając się w wizualizacjach 3D. Przyjrzyjmy się zarówno pozytywnym, jak i negatywnym aspektom tego wpływu oraz zastanówmy się, jak zachować zdrową równowagę. Na początek skupmy się na pozytywnych aspektach. Technologie i media mogą mieć wiele korzystnych wpływów na nasze życie. Dzięki Internetowi mamy nieograniczony dostęp do informacji. Możemy uczyć się nowych rzeczy, korzystać z kursów online. Oglądać edukacyjne filmy na YouTube, czy uczestniczyć w webinarach. To niesamowite, jak wiele możemy się nauczyć bez wychodzenia z domu. W czasach pandemii wiele szkół i uczelni przeniosły swoje zajęcia do sieci, co umożliwiło kontynuację edukacji w bezpieczny sposób. Media społecznościowe i platformy takie jak YouTube czy TikTok dają nam możliwość dzielenia się swoimi pasjami. I zainteresowaniami z innymi. Możemy tworzyć własne treści, uczyć się nowych umiejętności i inspirować innych. Wiele osób znalazło swoje powołanie dzięki możliwościom, jakie dają nam nowe media. Na przykład artyści mogą prezentować swoje prace na Instagramie, muzycy mogą publikować swoje utwory na YouTube, a przyszli kucharze. Mogą dzielić się swoimi przepisami na blogach kulinarnych. Technologie pozwalają nam na utrzymanie kontaktu z bliskimi, nawet jeśli są daleko od nas. Dzięki mediom społecznościowym możemy nawiązać nowe znajomości, dołączać do grup zainteresowań i uczestniczyć w dyskusjach na temat naszych pasji. Aplikacje takie jak WhatsApp, Messenger czy Zoom umożliwiają nam kontakt. Z rodziną i przyjaciółmi, niezależnie od odległości. Możemy również uczestniczyć w spotkaniach online, co jest szczególnie ważne w czasach, gdy podróże są ograniczone. Istnieje wiele grup wsparcia online, gdzie możemy dzielić się swoimi problemami i otrzymywać wsparcie od innych. Aplikacje do medytacji i relaksacji mogą pomóc w redukcji stresu i poprawie naszego samopoczucia. Oczywiście, jak wszystko w życiu, technologie i media mają również swoje ciemne strony. Przyjrzyjmy się kilku negatywnym aspektom. Spędzanie zbyt dużo czasu przed ekranem może prowadzić do uzależnienia, co cokolwiek może wpływać na nasze zdrowie fizyczne, brak ruchu i siedzący tryb życia, mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak otyłość czy problemy z kręgosłupem. Gry komputerowe, media społecznościowe, filmy i seriale mogą pochłaniać godziny naszego czasu, które moglibyśmy spędzać na aktywność fizyczną. Dlatego jest ważne, aby znaleźć równowagę i dbać o regularne ćwiczenia. Niebieskie światło, które jest emitowane w naszych ekranach urządzeń, może zaburzyć nasz rytm dobowy i utrudnia zasypianie. Długotrwałe korzystanie z technologii przed snem może prowadzić do problemów z bezsennością. Warto też się zainteresować w aplikacje, które redukują emisję niebieskiego światła oraz ustalić sobie stałe godziny snu i budzenia się, aby poprawić jakość, na, jakość naszego snu. Medie społecznościowe często przedstawiają idealizowany obraz życia innych ludzi, co może prowadzić do porównywania się innymi i obniżania swojej samooceny. Może to wpłynąć na nasze samopoczucie psychiczne i prowadzić do depresji czy nawet i lęków. Widzimy pięknie wyglądające zdjęcia, sukcesy zawodowe, co może powodować, że czujemy się gorsi. Ważne jest, aby pamiętać, że to co widzimy online to jest tylko cząstka wycinka rzeczywistości. Internet może być również miejscem, gdzie spotykamy się z cyberprzemocą i hejtem. Negatywne komentarze i ataki mogą znacząco wpłynąć na nasze zdrowie psychiczne. Młodzież jest szczególnie narażona na takie zachowania, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji emocjonalnych, dlatego ważne jest, aby nauczyć się radzić sobie z hejtem i nie bać się szukać pomocy, jeśli jest to potrzebne. Jak mamy zachować równowagę, skoro wiemy już, jakie są pozytywne i negatywne aspekty korzystania z technologii i mediów? Warto zastanowić się, jak możemy zachować równowagę i korzystać z tych narzędzi w sposób, który nie będzie szkodzić naszemu zdrowiu psychicznemu. Warto ustalić sobie limity czasowe na korzystanie z urządzeń elektronicznych. Na przykład możemy postanowić, że nie będziemy używać telefonów godzinę przed snem, aby zapewnić sobie lepszą jakość snu. Możemy także korzystać z aplikacji do zarządzania czasem ekranowym, które pomogą nam monitorować ile czasu spędzamy na poszczególnych aktywnościach. Dbajmy też o to, aby codziennie znaleźć czas na aktywność fizyczną. Może to być spacer, jazda na rowerze, spotkanie ze znajomymi na świeżym powietrzu. Lub jakakolwiek inna forma ruchu, która sprawia nam przyjemność. Aktywność fizyczna nie tylko poprawia nasze zdrowie fizyczne, ale również ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie psychiczne, pomagając w redukcji stresu i poprawie nastroju. Zastanówmy się, dlaczego korzystamy z mediów społecznościowych czy innych technologii: czy naprawdę sprawiają one nam radość? Czy może po prostu marnujemy swój czas? Starajmy się korzystać z technologii w sposób, który przynosi nam korzyść. Na przykład możemy używać mediów społecznościowych do nawiązywania kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach lub do nauki, na, do nauki nowych umiejętności. Jeśli czujemy, że technologia negatywnie wpływa na nasze zdrowie psychiczne, nie bójmy się szukać pomocy. Możemy porozmawiać z bliskimi. Skonsultować się z psychologiem, czy dołączyć do grup wsparcia online. To by było na tyle w moim podcaście. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że moje treści były dla Was pomocne. Pozdrawiam.